Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, a to i Elden Ring. No i tak jak obiecałem, drugi odcinek tego samego dnia. I tak, obecnie znajdujemy się w pieczarze Mędrca, by pokonać tutaj zabójcy czarnych noży, jak i nekromantę. Po czym dzisiejszy odcinek będzie właśnie bardzo intensywny, pod tym względem, że może się uda pokonać Moga, a może nie. Przy czym od razu mówię, będę wycinał wszystkie nieudane podejścia, zobaczycie tylko to, w którym się ewentualnie to uda, bo nie chcę marnować czasu antenowego na takie rzeczy. I tak. W jaskini Mędrca spotkam dużo trupków, w związku z czym warto mieć sobie świętą broń. Jeśli chodzi o broń, która może mieć święte efekty, jest to w tym przypadku Miecznia Strażnika, czyli broń, którą zdobyłem jakiś czas temu i dosyć fajna włócznia. W sumie to jest liczone jako halabarda, że ma taki piękny moveset. I tak, nie ma świętego bezpośrednio, ale na swoim weapon arcie będzie przywoływać świętość. To jest tylko jedna sprawa, czy możemy to udźwignąć spokojnie? Nie. Okej, okay, to jest trochę problematyczne. Mogę tego udźwignąć, ale dobra. To, że tak łatwo tego nie zmienię wszystkiego, więc... Okej, okay, powiedzmy, że pójdziemy w tym. Może. Aby nie. Zawsze trzeba ubrać. Albo zbiorę coś, nie. Dobra, zostajemy w tym. No to idziemy. I tak, a jaskinkę możecie kojarzyć, bo niedawno była dosłownie też w postaci naszego maga. Teraz proszę, mam pierwszego trupa. Robimy coś takiego. Nasza broń ma święty efekt, więc trupki się rozpadają. Nie wiem, ile to będzie trwało, więc lepiej się śpieszyć w miarę. Ale jednocześnie nie trzeba się jakoś szczególnie obawiać, bo mogę zawsze nałożyć z powrotem. I tak, jakoż broń jest na skalowanie ze zręcznością stawiana, bo to, co ciekawe, jest najlepszą rzeczą, jaką mogłem tym dać. Przy okazji ta broń bije tak dużo, że masakra. Więc jest najlepsza broń, jaką do tej pory mogę mieć, chodzi o surowe numerki. Bo jak będzie w rzeczywistości, to inna sprawa. Ale jak nawet widzicie tutaj, bardzo skuteczne. Ona szotujemy wszystko. Ale tak, kontynuując jeszcze to wszystko, co chciałem tu szybko przekazać. A, jeśli okaże się, że świętość nie jest najlepszym wyborem, jak już to jest na zręczność, to mogę w każdej chwili nałożyć jeszcze krwawy płomień, bądź elektryczność, bo tak, zebrałem też parę rzeczy. I właśnie, póki pamiętam, jeszcze powiem wam, że pomiędzy tym poprzednim odcinkiem dużo się działo. Głównie w takiej kwestii, że... Załatwiłem tam jedną czy dwie jaskinie, które pominęłam, a były na poprzedniej serii. I stwierdziłem, że szybko je po prostu ogarnę. Oraz... pobiłem wszystkich tych obrońców drzew, których mogłem znaleźć, żeby mieć jak najwięcej różnorakich tych kamyków, czy tam kryształów do butelki tej specjalnej. W związku z czym, no, udało mi się zdobyć dużo run i zobaczcie, jak teraz nasze statystyki wyglądają. 56 witalności, 50 bazowo, 5 z tego. Jak to się nazywa? Aha. 5 z, no, runy Radagona? Wydaje się, że to było? Tak. 5 z runy Radagona, a... 1 mamy za to z tego. Z kaptura, który to się chociaż... Radę, trzeba będzie go wymienić, podobnie jak wymienić runę Radagona, bo zobaczcie, jakie mamy słabe odporności przez to, że nosimy, znaczy nie runę Radagona, tylko tą, no, talizman Radagona, albo usunięcie nad Mariki. Któryś z tych dwóch. Zobaczymy, który pierwszy będę mógł. I tak, jeśli chodzi o cały kształt wszystkiego tutaj i tak dalej, to mogę przyznać, że jest dobrze. Nie ma co narzekać, jak to tak zwał. Czyli coś? Nie, nie ma. Ale na pewno, zanim komfortowo będę wracał do Moga, chciałbym zdobyć czwarty talizman. Bo na pewno się przyda. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to mogę powiedzieć, że czuję się dosyć dobrze przygotowany. I... no coś jeszcze mogę dodać? W sumie tak. Na pewno będziemy mieli dużo do zrobienia, bo przypominamy sobie o różnych pierdołach, które szybko można właśnie poogarniać. Co ciekawe, będą te pierdoły w Kelid. Mogą się wydawać naprawdę bez sensu w ogóle, ale powiedzmy, że idziemy po prostu pomóc jednemu NPC-owi i dostaniemy za to... A żeby mnie pan tu co? No ogólnie coś dostaniemy. I tak. Jak już też przy tym jesteśmy, to warto by było, żebym zmienił swój jakby pancerz i inne takie rzeczy. Co konkretnie będziemy nosić, to nie wiem. Na pewno nie będzie to zbroja wygnanego rycerza. Jak widać, z dowolną większą bronią to już jest problem.
Chociaż jeśli udźwig jakoś uda się ulepszyć, to może będę w stanie. No ale tak. Z innych rzeczy, które też są takimi pewnikami, bym wręcz powiedział, bo to, że trzeba będzie też właśnie przygotować się bardzo dobrze, jeśli chodzi o inne kwestie, takie jak właśnie ulepszenie broni, ewentualnie się zdobędziemy lepsze kamienie. To na pewno jakieś będziemy w stanie znaleźć. Pozbieranie wszelkich jakichś rzeczy i zdobycie wielu talizmanów bardzo przydatnych. Przy czym nie będę ukrywał, bardzo możliwe, że lada momenty będziemy w stanie gdzieś znaleźć talizman stalowego smoka, jakby to nazwane łatwiej. Taki, który zwiększa absorpcję fizycznych, co na pewno będzie cenne. Ognistego już mamy. I tak. Jeśli chodzi o to, dlaczego mi się wydaje, że powinniśmy go znaleźć, to będzie bardzo zaskakujące dla was. A to dlatego, że pamiętam, że na tym etapie miałem. Na moim pierwszym podejściu. Dobra. Weźmiemy tutaj błyskawice. Nie wydaje mi się, żeby zabójca czarnych noży był podatny na święte. Teraz gdzie jest? O, tutaj. Dobra. Więc po prostu gin. Zabójco. Ale pozwól nam żyć. Ja nie chcę tam być. Okej. Okay. Na drogą, jeśli mam jeszcze butelkę tą z... Jak to się nazywa? No, niebieską, to mogę z Laldową przyzwać sobie tutaj naszą bezgłową towarzyszkę, której ostatnio używałem. Nadal nie uważam, że była jakaś nie wiadomo jak potężna, jak to dostałem poradę od znajomego tego. Ale jest taka tragiczna, jak teraz jest już na piątce. Chociaż, dobra, nawet nie będę musiał chyba. I tak, wygrana. Jej. Dobra, mamy takie fajne coś, pokonani. A co tam idzie, możemy w sumie już z pełną prezentacją lecieć dalej. Ale zanim to jeszcze chciałbym w samym Altus sprawdzić parę miejsc. Bo nie będę ukrywał, poszukuję pewnych rzeczy. A podejrzewam, że mogą na Altus się znajdować. Więc tak. Będziemy musieli tutaj pozwiedzać kilka obozów, które będą jesteś przeciwnicy. Ale jeśli chodzi o to, co z chęcią jak to zrobię, tak. No i na razie nie miecznią. A co będzie mogło wrócić do tej zbroi? Głównie dlatego, że po prostu. Co jak co, ale. Może to zaskoczyć, że szponami póki co mi bardziej komfortowo. Przynajmniej jest to głównie zasługa tego, jak je odkryłem. Jak mi się po prostu spodobały, jak teraz skutecznie działają. Nie, żeby były jakieś wyjątkowe. Bo miecznia też jest potężna i w ogóle, ale. No obecnie można powiedzieć też, że to jest chyba najbardziej komfortowa broń z tych, które ja mam dostępne przy sobie i ulepszone. Przy czym nie zaprzeczę, że halabarda też była świetna, buława też, te bliźniacze miecze złote też. Co my tu mamy? Glaska ofiarna. Okej, okay, fajnie, ale, i to jest najważniejsze, to ale, to nie jest to, czego szukałem, więc może uda się znaleźć coś lepszego. Dlatego szkoda, że nie wpadły ich te koszule, bo gdybym mógł zdobyć koszulę taką, to bym tą koszulę kolczą z ozdobą Altus czy Lendl, jak to tak zwał, z chęcią przygarnął i nosił nawet. A póki co zwiedzajmy dalej te obozy, bo... No... Jestem pewien, że to gdzieś tu musi być. Jeśli was zastanawia, czego szukam, to powiem wam, że szukam kilku rzeczy. W pierwszej kolejności... powinny się zacząć pojawiać już gdzieś elektryczne... jak to się nazywa? Popioły wojny, więc... Możliwe, że gdzieś tutaj jest jakiś. Chciałem znaleźć. Ale co ważniejsze... Nie pamiętam, gdzie to było. Ale szukam po prostu... dosłownie... recept. Recept. W głównej mierze. A poza receptami, to mogę, jeśli mogę być szczery, to też poszukuję wszelakich po prostu znajdziek, które mogą okazać się cenne. Czy to kamieni, czy cokolwiek. Po prostu wszystkiego. Ale głównie popiołów wojny, albo jakichś unikalnych broni, bo... No na tym etapie tego powinno się coraz więcej pokazywać, a... Jak na razie nie znalazłem już nic takiego wyjątkowego. O czym nie ukrywam. Parę rzeczy wiem, gdzie będzie jakichś naprawdę świetnych i... No je to nie ma przerwać, czy zdobędziemy... A, to już byłem, okej.
Ale to też zajmie trochę czasu, zanim je ewentualnie dostanę. Pamiętam, że w tych obozach, bo przy tych obozach coś było. Więc no. Mogę się naprawdę mylić, oczywiście. Ale moja pamięć tak mi sugeruje. I widzę, że tam jeszcze jakiegoś jednego kusznika nie wyeliminowałem. Więc zanim pójdziemy do tego obozu niżej, to trzeba tu wrócić i złoty mieć trolla. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że to może być coś z tych rzeczy, które będę się cieszył, że znalazłem. Tak się bawisz? Dobra, to chodźcie. Win. Że mówię, wydaje mi się, więc jak będzie, tak będzie, zaraz się przekonamy. A póki co szybko złoty miecz trolla, gdzie jest? To jest olbrzymia broń, 29 siły, dużo. Ryk trolla, ha ha ha. Jednak to nie jest coś, z czego będę się cieszył. Spodziewałem się czegoś trochę innego, powiedzmy. Mówić całkiem innego, czy zgoła innego, to był... No, przesadzone. Ale trochę innych rzeczy się spodziewałem. Czemu tu mamy? Elektryczny smar. Jak najbardziej się przyda. Prawda, mogę elektrycznie nakładać też zaklęciem, ale smar chyba jeszcze na ten moment będzie lepszy. Co tu mamy jeszcze? Kolejny wóz. A w nim mamy... Talizman wielkiej tarczy. I to jest coś, czego szukałem na przykład. Powiem, że... nie pamiętałem, że on tu gdzieś miał nawet być. Ale to jest właśnie przykład tego, czego szukałem tak poniekąd. Bo właśnie talizman wielkiej tarczy, jeśli się nie mylę, pozwala... bardzo, ale to bardzo stabilizować swoją tarczę, przez co po prostu dużo mniej energii zżera, kiedy się nią bronisz. A co za tym idzie? Jeśli będzie taka potrzeba, jestem w stanie dzięki temu znacznie łatwiej jakąś tarczę przystosować do tego, żeby walczyć z magiem nawet. W pozycji defensywnej, jeśli trzeba będzie. Nawet nie tylko z magiem, a z dowolnym wrogiem tak naprawdę, ale no, wiecie, o co chodzi. Teraz tak. Czy jest coś innego ciekawego? Chyba nie, więc... Jeśli nie ma, to... Ja się z wami żegnam na ten moment i zaraz spotkamy się w Kelly, gdzie zdobędziemy kolejną bardzo ważną rzecz. A potem... Potem się zobaczę. Ale pewnie do Lendl pojedziemy. Bo co innego. Jeśli można na Altus zwiedzać, ale... Pewnie się udam do Lendl. Okej, znalazłem jakiś jeszcze tu obóz. I... Jak sam obóz by może mnie nie interesował, tak to, żeby ty tu znak możesz przyznać duchy, sugeruje, że coś większego tu może się dziać, więc... Tak. Lepiej być gotowym. A jak już go znalazłem, bo tak, nie ukrywam, trochę szukałem jeszcze, czy gdzieś czegoś tutaj nie ma, no to... po prostu idźmy. Może będzie tutaj coś wartego uwagi. A może będziemy mieć do czynienia po prostu ze zwykłymi przeciwnikami. Nawet nie mam pojęcia. Ale co by tu było, nie było, i tak warto pochodzić. I jest kamienny klucz miecza. To jest akurat fajne, bo mógłbym pójść do paru miejsc, o których totalnie można powiedzieć, że nie myślałem. Można też to nazwać, zapomniałem. Ale tak. Po prostu możemy odblokować rzeczy, w których są... Czy nie wiem, jak to nazwać, czy ciekawe? Dodatki, czy po prostu badziewia, których nie potrzeba. Powiem, że mamy właśnie dostęp do jednej bardzo ciekawej lokacji, jeśli chodzi o łupy. Chociaż żaden z tych łupów nie jest mi potrzebny, więc no nie będzie to aż taki może priorytetowy rzecz. Chociaż pewnie tam i tak pójdę. Bo podejrzewam, że teraz to już jest formalne, żebym tam sobie poradził. Bo taka ciekawostka, to miejsce, o którym mówię, jest jeszcze w pogrobnie, więc tak. Może się spodziewać, jak tam pewnie będzie. A teraz tak. Giń. Dobra. I też sobie zgiń. Dziękuję. I tak. Jeszcze ci nadal pobiegam, posprawdzam, bo może gdzieś coś znajdę. Ale to tylko tutaj, w tym obszarze, nie będę nigdzie daleko wyłaził. I spotkamy się już za chwilę, jak coś znajdę, albo w tym Kelly. To tak jak to mówiłem też, gdybym znalazłem ten obóz. Okej, no więc jesteśmy w Kelly. I tak, tutaj tak naprawdę mam dwie rzeczy do ogarnięcia.
takich, które na pewno wiem, że mam do zrobienia. Pierwszą z nich to jest odwiedzających kupców. Bo z tego co się orientuję, mają jakieś fajne rzeczy, na przykład tutaj te piguły. I tak, reszta nie jest może aż taka ważna, ale no, najważniejsza rzecz jest wykupiona, czyli piguły. A tak, powoli się też zbieram do tego, żeby pójść tam sobie i załatwić w końcu tego, no, złotego skarbeusza. A druga rzecz, którą jeszcze zajmiemy się tą najważniejszą sprawą, chciałem załatwić, to odwiedzenie drugiego kupca. Drugi kupiec też ma coś bardzo ważnego dla mnie. I mogę nawet powiedzieć, że to coś, co na ten drugi kupiec, to jest ważniejsze niż te piguły. Jeśli chodzi o piguły, to się bym znalazł źródło materiałów, jestem sam w stanie wytwarzać. To oznacza, że nigdy ich nie wytworzę, bo pewnie nigdy nie zlokalizuję, gdzie można zbierać te materiały. A nawet jeśli to zlokalizuję, to pewnie okaże się, że te materiały też są limitowane. I teraz weź decyduj, co chcesz craftić. Nie lubię takich rzeczy, naprawdę bardzo nie lubię. No, ale czasami jak mus. Teraz mam nadzieję, że to był ten kupiec, bo jeśli coś się załamie. Tak, witaj i... Okej, okay, to jest ten kupiec. Siadam. Bardzo piękną rzecz. Wielki hełm. No. Najbardziej stereotypowy hełm paladyna, krzyżowca czy czegokolwiek. Możemy go teraz sobie pięknie ubrać. No, i od razu lepiej. Tego nosił cały czas nie, ale na razie tak po prostu stwierdziłem, że warto. Teraz, kiedy tu mamy z głowy, to możemy jechać w głąb bagna. Jednak będę musiał też przerobić tą zbroję, którą mam na sobie, by oddać jej jakiś płaszczyk, bo tak bez płaszczyka to brzydko. Ale co, nie żebym miał marudzić teraz. Tak, jesteśmy na bagnie Eonii. W tym miejscu, gdzie jest pełno zgnilizny, bardzo nieprzyjaznym, nieprzyjemnym i tak dalej, ale również skrywającym wiele świetnych rzeczy, jak chociażby meteorytowy kostur, którego używałem w tamtej postaci. Tego też tym razem tutaj nie podniosłem, bo nie mam potrzeby. Tak, co jeszcze tutaj było w sumie z takich innych rzeczy? Bo też jest zaklęcie proce, ale to nadal nie tego szukam. Bo jest tutaj gdzieś też naturalnie skonstruowana arena walki z bossem. To na nią chce się udać. Nie przekazuję, się znaleźliśmy. Już iż ponieważ tutaj taki piękny dowódca Onil, który, co ciekawe, wytrzymuje moje ataki. Trochę. Może ci wytrzymywał. A, oczywiście, musiał potraktować mnie jakimś swoim trikiem. Chcieliśmy być szczerze, nawet nie wiedziałem, że on ma. Jedno co w sumie tak pamiętam o nim, to to, że właśnie będziemy tutaj wsparcie bardzo wielu duchów. Ale ja się tym nie będę teraz przejmował, ja chcę go po prostu szybko unicestwić spamem ataków ze szponów. I tak, w sumie to już stanowi jakieś wyzwanie, co też nie powinno mnie aż tak zaskakiwać, bo szpon są plus 12. Mają to takie fajne efekty, ale prawdę powiedziawszy, statystyki nadal mamy bliskie zerowe, jeśli chodzi o te ofensywne, więc tak. Aż takim zaskoczeniem to nie powinno być. I zgniemy oczywiście, bo jakby inaczej wszystko mi musiał nadal naraz zamachywać. Dobra. Czyli tak na hama i prostaka nie będę mógł tutaj działać. Niestety. No, spokojnie, uzyskamy te 90... ileś tam tysięcy runów. Co tego powinienem wydawać jednak 5 poziomy. No cóż, mój błąd. Ale tak, odzyskam za chwilę. Trochę build upu, niestety zgnilizny, tak. I tym razem zagram to mądrzej. Zaślęcę z ogniem daje mi siłę. A potem dopiero wyszarżuję z moimi wspaniałymi rzeczami. No! Nie musisz za każdym razem, kiedy będę chciał to zrobić, to będziemy idealnie przerywać. Proszę bardzo, co... To już nie jest śmieszne nawet. To jak bardzo mi przerywałeś, gościu. Nie, nie, ja nawet się nie będę z nim bił, muszę wyeliminować ich, bo są zbyt irytujące teraz dla mnie. A, oglądaj mi się, już mi zeszło. Co ile to trwa? Naprawdę szybko spada ten ogień, który ma mi dawać siłę.
Okej. Nie wiem, czemu wydawało mi się kiedyś na pewno, że to lepiej trwało. Okej. Wrzucamy to. Teraz wezwał tych stoporami, ale to nic nie da. Zdążę go pokonać. Jej. I dostaliśmy sztandar dowódcy. Ciekawe, wydawało mi się, że go dostaje się dużo później. I igła z czystego złota. Czyli to, po co tu tak naprawdę przebyłem. I skoro już przy tym jesteśmy, to od razu... Gdzie to jest? Zmień ubiór. Nie mogę? O! To bym powiedział, że jest dziwne. Przecież jest alternatywna. Czemu nie mogę tego zmienić? Dobra, bez nieistotne. Tak czy inaczej mam dużo tego, więc... Pytanie, co ja tak naprawdę chciałbym podinwestować. Zobaczmy, ile mam poziom w ogóle. 5. Nie wiem. I to tak poważnie, nie wiem. Nie wiem. Gdybym miał jeden więcej, to może bym zręczność podbił. 20. Czemu nie? Choć zawsze warto. A jak już mam tyle tych runów, to raczej nawet znajdę sposób na to, żeby mieć wystarczająco. Więc tak, wezmę 20 w zręczność. A ja czego zawsze jak będzie źle, to mogę się zresetować, bo mam już łzy larwy. Nawet nie wiem skąd, ale tak, mam w kieszeni. Jest okej, i co w sumie innego mogę zrobić, tak? W sumie czemu nie, zawsze będę ustabilnił te statystyki trochę. Bo nie, siebie na razie nie. Później może podbiję, ale na razie weźmy więcej energii i udźwigu. W każdym razie nawet pojedynczy malutki punkcik się przyda. Jak teraz patrzcie, jakie mam tutaj plus 126. 5 punktów więcej, 25 więcej tego, więc już teraz plus 5 na jedną zręczność dostajemy. Pomyślcie sobie, ile będzie, jak to się wmaksuje ewentualnie. Dopiero jest na plus 12. Jak mówiłem. Ta miecznia jest dobrą bronią. Nie pamiętam, czy jej dużo używałem na tamtej postaci pierwszej ever, czy nie. Aż mi się, że coś tam mogłem brać. Jeśli chodzi o tę broń, coś tam przynajmniej skorzystać. Ale no, jak mówię, nie jestem pewien, więc jeśli używałem, to wybaczcie. Jeśli chcecie, żebym nie używał, to zawsze możecie mi dać znać. Zastosuję się wtedy do waszej prośby. Co się stanęło? A, troll zrzuca garnki, no tak. Zapomniałem o tym. Ale dobra. Mam pochodnie, więc nie będzie i tak problemu. O tak, teraz... Jeśli mam pochodnie, to... Tutaj... Będzie jakby jedna kwestia. Taki właśnie pies. Ale na szczęście pochodnie jestem w stanie go odganiać, więc nie będzie robił problemów. I dobrze, bo nie chcę się z nim bić. I tak, tu mamy taką piękną szopę. I mamy takiego dziadka. Gdyby nas pociągnął się na tą igłę. Jestem Gari, wielki sage. W moim dniu, w każdym razie. Chciałbym prosić o favor, kiedy jeden z waszych ilk przyszedł. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Z fajnego też fajnie jest po prostu eksplorować, ale to nie teraz. Willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Okay. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Celiański sekret. Okay. Well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan. A meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life.
Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Okej. To teraz powiem, że trzeba zresetować to miejsce. I po prostu po resecie, przez dosłownie po wyjściu z gry wręcz, będzie można z nim pogadać, on nam da tą igłę i będziemy musieli działać dalej. Ja tego piesa ubijam, bo nie wiem, czy pochodnia nie będzie działać, jak będziemy tuż po tym. I tak, spotykamy się dosłownie po tym, jak no zresetuje grę. Możemy już pogadać z nim znowu. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Oczywiście, że tak. Rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her. A mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you she's convalescing. Do so. Mhm. Dobra. Czyli nie mogę teraz dostać już nagrody. Szkoda trochę, bo od razu powiem, że nagrodą jest chyba nauka paru. Tutaj teraz ciężko byłoby mi powiedzieć dokładnie, czy tylko i wyłącznie zaklęć, czy też inkantacji. Ale kilku na pewno, byśmy się mogli nauczyć nowych sztuczek, tak najdelikatniej mówiąc. Jak jeśli chodzi o sekret Celi, to tutaj chodzi o sekret pewnie jak rozłamywać te bariery. Osobiście tego nie pamiętam. I nie, żebym tego potrzebował teraz. Tak, bo nie chcę eksplorować tego miasteczka na razie. Chociaż jest to warte, w szczególności jeśli gra się magiem. O czym w sumie zapomniałem. Nie będę ukrywał przez długi czas i... O! Wygląda na to, że się chce... do Millicent, będę musiał przejść przez... taką blokadę? No, wygląda to, że inaczej się chyba nie da. Chociaż może... da się to ominąć? Nie, chyba jednak... musiałbym przełamać to wszystko. No, nie wydaje mi się, żebym miał jakieś inne opcje. Dobra, w takim wypadku muszę się chyba zastanowić nad tym seliańskim sekretem, który mi tutaj przekazał. Mhm. Dobra, czyli muszę te na wieżach pieczęcie spalić. I oj, niedobrze to. I żeby nie było, to nie przestań fać, co muszę co zrobić, bo to da się mniej więcej szybko ogarnąć. Bardziej chodzi o fakt, że mi się nie chce. Po prostu... jest to, że szybciej by było, gdybym nie musiał tego robić, byśmy szybko polecieli, zajęli się czym trzeba. Byłby spokój. Tak to proszę, muszę tutaj włazić, spalać i tak dalej. Zawsze się łatwiej poznać, gdzie to jest, bo jest to dobrze widoczne. Tak, nawet jeśli to rozpalimy, znajdź, kiedy to zbierał kiedy indziej. I tak, już jakaś pieczęć jest złamana, ponoć. I tak jednak preferowałbym odszukać już wszystkie miejsca z pieczęciami. Wszystkie znaczki, które są po drodze, to będę podnosił. Kostur straty. Ciekawa rzecz. Nie wiem, co to do końca jest za kostur, więc szybko pozwólcie, że podejrzę. Może będzie przydatny dla tamtej... no, jak to się nazywa? Dla tamtej postaci? Aha. Okej. Okay. Ciekawe. Nie wiem, czy jest to dobra broń, czy nie. Raczej czysto przydatny kostur, powinien powiedzieć, niż dobra broń. Tak mówię, mało mnie to teraz będzie interesować. Bardziej będzie to interesować tamtego drugiego gościa, który też grałem, naszego wcześniejszego astrologa. I tak, jak mówiłem, możecie się spodziewać, że w sumie nie porzucę go tak całkiem. I od niego też bym nadal odcinki. Dosłownie będą opisy
w ten sposób wojownik, to będzie reprezentował jego. Ewentualnie może zmienić na jakiś paladyn, czy na jakiś, nie wiem, coś innego ogólnie. Natomiast astrolog lub mag będzie opisywać właśnie naszego tamtego gościa. Taka informacja dla tych, którzy chcieliby oglądać odcinki tylko z konkretnej postaci. Nie wiem w sumie, czemu tak miałoby być, ale czemu nie? Możecie chcieć, więc tak. Zawsze przynajmniej będziecie wiedzieć, który odcinek jest od kogo. Tak. Czy jest coś więcej, co mam do dodania w samym temat? Nie wiem, raczej nie. Poza tym, że tak. Tu jest ostatnie? Nie, to nie jest. Dzwonica ta. Z tym, jak to się nazywa? Z pieczęcią, ale tu jest. Więc no, szybko to rozwiązaliśmy. I tak. Samą serię będę coś wiedział samemu sobie może, nawet za chwilę. Znaczy nie za chwilę, tylko ten, tamtej postaci. Na tej właśnie samemu będę zwiedzał sobie, jeśli już. Aby zobaczycie właśnie na tamtej postaci z pełną eksplorację, no chyba, że po prostu będziemy przejrzeć tych wszystkich najważniejszych miejsc. Tak jak teraz na przykład obok tej skrzynki, no to od razu zobaczycie, co to jest. Wow, szpon nawet w jednej ręce jest potężny. I co my tu mamy? Klucze straconego miecza. Okej, to jest bardzo istotne. Pozwala to teleportnąć się do kolejnego z tych miejsc, które tam mieliśmy. Jakby dostępne w czterech dzwonicach. Ogólnie są trzy takie miejsca, więc już wiem, gdzie są wszystkie klucze chyba w takim wypadku. Bo tak, jeśli nie mylę, jeden dostaje się w Akademii, jeden mamy przy dzwonicach. I tego też tutaj oczywiście użyłem. Oczywiście, jeden raz, kiedy nie wyciszyłem telefona, to musi do mnie zadzwonić. A więc tak. Klasyka. I dobra, podniosłem ten miecz. Teraz miecz. Klucz mieczowy, nasycony magiem, żeby móc portal otworzyć. I szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co fajnego się kryje za którym portalem. Może inaczej, jeden kojarzę. Nie najprzyjemniej. Bo z jednej strony jest tam coś do zrobienia chyba fajnego, ale przeciwnik jest bardzo irytujący, bo jest to rycerz Sztygla. A ostatnie to żebym ja wiedział, cokolwiek to jest. I się do Farmazula to prowadziło. Ale nie wiem, co to konkretnie jest, więc tak. Po prostu będzie trzeba sprawdzić. Niemniej jednak, nie więcej jednak, mamy przejście. Które będzie właśnie nas prowadzić tam, gdzie chciałem się udać od początku, więc jej. Tak, to miejsce wspominam dosyć dobrze. Jako bardzo ciekawe miejsce, delikatnie to ujmując. Głównie dlatego, iż gdyż ponieważ tutaj skrywany jest sekret pewien. Mogę powiedzieć, że jest to sekret chyba jeden z pierwszych, jeśli chodzi o moje doświadczenia z sekretami tego typu. I z tymi ścianami, które niby istnieją, a niby nie istnieją. Pamiętam, jak go odkryłem, w jakiej okoliczności, co, gdzie, jak, kiedy. Ale tak, tu gdzieś chyba coś takiego było. Ja konkretnie nie pamiętam, poza jednym szczegółem, który postaram się wykorzystać od razu tutaj, tego by spróbować to znaleźć, zanim jeszcze zajmę się tym wszystkim. Żeby spróbować to znaleźć, mam myśli, pójdę, zobaczę, nie znajdę, pójdę sobie z powrotem. Nie mam zamiaru nad tym siedzieć teraz, bo po prostu nie mam zamiaru, szkoda czasu. Tak, tym faktem jest, o właśnie ten tutaj osobnik. Jest to jakiś tam rzadzie spotkany arcymag. I to z tej szkoły, która odpowiada za, jak widzicie, tam jakby armatę. Walczy wyjątkową pałką kamienną. Nie pamiętam, czy coś fajnego się dostaje. Nie wygląda na to. Ale tak. Ja tu tak naprawdę nie po to. A po to, proszę. Dobrze kojarzyłem, że tu jest jakiś secret miejsce. Jańska kryjówka. Gdzie się w niej znajduje, to już inna kwestia, bo moja pamięć aż tak daleko nie sięga. To jest jedna rzecz, a druga... Po prostu nie wiem, czy jest sens tutaj nawet zaglądać. A nie, dobra. Pamiętam, co tutaj jest i jest wielki sens zaglądać. Ale nie tym postacią. Teraz już sobie przypomniałem na szybko. Co za tym idzie? Warto będzie po prostu tu zajrzeć naszym magiem, ponieważ jeśli my tutaj możemy znaleźć drugiego mistrza błyskamienia, którego na razie nie będziemy mogli nawet ruszyć.
ale jeśli dojdę do Azura, a to miałem powiedzieć jeszcze, że znalazłem też właśnie prawdopodobnie drogę do Azura, to będziemy w stanie właśnie tutaj zdobyć drugie legendarne czarodziejstwo oraz, co za tym idzie, będziemy w stanie odblokować wartość jego kostur. A jego kostur ma bardzo ciekawą funkcję, podejrzewam, że zaklęcia są droższe niestety, ale biją znacznie więcej, więc akcja. Jeśli mamy jakieś zaklęcia, które wystrzeliwują wiele pocisków, to nawet najmniejsze procentowe wzmocnienie, pomyślcie sobie, na każdy pocisk osobny jest dodawane, więc mamy dużo większe po prostu benefity z tego. Ale teraz to nie jest aż takie istotne. A co jest istotne, to też mam tutaj łaskę. Jest fajnie, super. Święte łzy, pięknie, super, fajnie. I Milicentę, niestety. Jedną bez jednej ręki. Mierając mu z gnilizny. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. How? A to jest Mikeli, tak tylko dodam. Bo fabularnie, historycznie wiem o tym. Ale tak poza tym to nie wiem nic więcej. Then simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Okej. Nie pamiętam, że to jest taki blackout. Patrz, jak ona o to prosi. Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Oj. Okej, to chyba wymagało kolejnego resetu, więc tak, spotkamy się znowu za chwilę, tylko zanim to jeszcze widzę tutaj bardzo rzadki składnik, którym są motylki, więc zaraz je biorę. No, to spotkamy się znowu za chwilę. No, jak widzicie, Milicenta już stoi na nogach, więc super. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. A token though it is. No, i mamy co? Dziedzictwo niszczyciele protezy. Talizman, który daje plus 5 do zręczności, więc jak będzie trzeba bić duży damage, może być duży damage fizyczny. I'm considering leaving on a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leave the need my destiny. Dobra. To tutaj to mamy załatwione, więc teraz muszę tylko wrócić szybko do tego całego jej opiekuna, tak chyba najlepiej byłoby to nazwać. Teraz przynajmniej jak będzie najszybciej. Na koniu tutaj raczej nie zeskoczę, bo to grozi śmiercią. Chociaż... A. Może się bym sprytnie o tym pomyślał, to jakoś się uda tu szybciej zeskoczyć. No, groziło śmiercią. Na całe szczęście nie umarłem i tak. Zamiast tego natomiast spotkaliśmy dosyć groźnych przeciwników, którymi są harpie. Zresztą są jedna harpia na szczęście, ale no, wiecie o co chodzi. I nietoperzyk. Nietoperzyki akurat to jest takie nic, dosłownie. Kolejna harpia, ale nie chcę mi się z tobą bić, więc wybacz, że z ciebie uciekam. Dobra, jest tutaj syryjska brama, to jakby. Jest ten troll, który rzuca garki. Jak jeszcze jestem, to czemu nie? Zobaczymy od razu, co tutaj mamy. Może coś fajnego będzie? Aha, będą duchy czardziejów, które oczywiście będą chciały mnie atakować, więc ubiję jednego, który blokuje przejście i sobie pójdę, bo nie chcę się z wami walczyć. To większe, ważniejsze, cenniejsze plany, niż bić się z kimś takim jak wy. I chyba zejścia tutaj nie znajdę, ale znalazłem za to jakąś dziwną wieżę. Coś za coś. Tylko co jest w tej wieży?
jest to strażnica na bagnach i... Widzę, że jest tutaj jakiś potężniejszy przeciwnik. Ja się wiem, co to za rodzaj przeciwnika. Tak samo jak ten był w więzieniu pierwszym, który można było odnaleźć, który, na którego polował... chyba Blight się nazywał? Tak. No. Teraz możemy tu wyjść, zobaczymy, co to w ogóle jest. Wieczna ciemność. Okej. Okay. Czyli to jest jakiś czar. Okej. Okay. Kolejny powód, żeby tu odwiedzić to miejsce jako mój czarodziej. Tylko teraz, jak sądzę, zejść szybko. Chyba naprawdę nie ma żadnego szybkiego zejścia, tylko skomplikowałem sprawę bardziej, niż gdybym najprościej w świecie schodami schodził. Też może jeszcze gdzieś coś znajdę, bo wydaje mi się, że chyba to tak jakby duże nagrobki były powbijane w ścianę. Tylko mam nadzieję, proszę, proszę powiedzcie mi, że tutaj są. Są, dziękuję. Dziękuję. Najlepsze, co mi mogło się Sikiro teraz dać. Dziękuję. Dobra, to idziemy szybko do kolejnego, no, kolejny raz do tego dziada. I to nawet nie tak, że koniecznie muszę, czy coś. Najprościej w świecie chcę, bo jakąś tam nagrodę nam obiecał, więc give mi nagroda. Kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Senians, descendants of the Eternal. Okej. Okay. O. To on miał jednak zaklęcia. A szkoda. W sensie, szkoda dla tej postaci, dobrze dla... No, dla czardzia. Ale okej. Okay. W takim wypadku tutaj mam już wszystko załatwione. A co za tym idzie? W sumie co dalej? To jest dobre pytanie. Co dalej? No chyba nie pozostało za wiele. Poza tym, żeby wyruszyć już w kierunku Lendel. Ja mi tak myślę. Tak czy inaczej, jak znajdę jakiś cel, pomysł czy coś, to spotkamy się ponownie. No albo jeśli pokonam Moga, bo jak mówiłem, będę próbował z nim walczyć co jakiś czas. Wycięciach między odcinkami, czy między odcinkami, no wcięciach między tym, co będziemy tutaj robić w tym odcinku. I jeśli go pokonam, to zobaczycie. Jeśli nie pokonam, to nie zobaczycie, no. Klasyka. Tak jak już to mówiłem od początku tego epizoda, chyba? Tak czy inaczej, no. Do usłyszenia za chwilę.